do wiekowych miast i wciąż żywe w Francji. To wyjątkowe miejsce, ale podkarpackie to przede wszystkim ludzie. I kolory zmieniają. Pracowici i pełni pasji. Każdy z nich ma swoją ciekawą historię do opowiedzenia. Farmaceuta, pionier przemysłu naftowego i rafineryjnego. Bez jego działalności trudno wyobrazić sobie nie tylko dzisiejsze Podkarpackie. Efekty dokonań Łukasiewicza zmieniły cały świat. Naukowiec wyprzedził swoją epokę lecz także w działalności społecznej. Wprowadził nowoczesny system ubezpieczenia społecznego, przeznaczał własne środki na remonty oraz wspierał rozwój infrastruktury w regionie. To Ignacy Łukasiewicz dokonał pionierskiej destylacji nafty. Dzięki temu odkryciu zapłonęła pierwsza lampa naftowa na świecie. Jej pierwotna wersja rozświetliła okno lwowskiej apteki, w której pracował. Niedługo potem umożliwiła przeprowadzenie pilnej, nocnej operacji. Wynalezienie lampy naftowej przez Łukasiewicza skłoniło go do badania pokładów ropy na Podkarpaciu i wykorzystania jej funkcji na skalę przemysłową. To urządzenie służące do pompowania ropy naftowej. Dziś to jeden z symboli Bubrynki. Miejsca, gdzie Łukasiewicz ze wspólnikami założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza działa jako kopalnia i pomnik historii do dziś. Badacie nie ma jakiegoś tego alarmu? No to nie ma. Podkarpackie to kraina pełna przyrodniczej i kulturowej różnorodności, która urzeka i zachęca. Co to można zrobić z programem? Wyjątkowa przyroda wpisująca się w malowniczy krajobraz czyni ten region jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na mapie Polski. Bieszczadzkie szlaki gwarantują niepowtarzalne doznania dla pragnących ciszy i bliskości z naturą. Ty też taką masz? Ale też przyciągają aktywnych i szukających wyzwań turystów. Podkarpackie to nie tylko przyroda i kultura. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło dla regionu nowe perspektywy i pozwoliło na rozwój gospodarki. Ale jak się ruszają. Fundusze europejskie od lat wspierają przedsiębiorstwa i instytucje, umożliwiając im realizację nowych inicjatyw. Dotacje pozwalają na rozwój inteligentnych specjalizacji, lotnictwa i kosmonautyki, jakości życia, motoryzacji oraz informacji i telekomunikacji. Firma
lotniczego. To właśnie na Podkarpaciu powstał najważniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej klaster tej branży. Dolina Lotnicza, zrzeszająca blisko 200 przedsiębiorstw. To sprawia, że Podkarpackie to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu lotniczego w Europie. Słynie ze stosowania precyzyjnej, najnowocześniejszej technologii w produkcji i wykwalifikowanej kadry. Podkarpackie to również zagłębie motoryzacji, która stanowi jedną z inteligentnych specjalizacji regionu. Jej siła i wpływ na rozwój gospodarczy jest niebagatelny i stale rośnie. Elementy motoryzacyjne są najczęściej eksportowanymi produktami z Podkarpacia. Firmy z tego sektora są liderami innowacji, a dzięki współpracy są silnymi partnerami dla organizacji polskich i zagranicznych. W trosce o środowisko naturalne podkarpacki przemysł korzysta z bogatych zasobów odnawialnych źródeł energii. W regionie powstają elektrownie wiatrowe i wodne. Fundusze europejskie wspierają rozwój i zastosowania ekologiczne zarówno dla produkcji przemysłowej, jak i gospodarstw domowych. Dlatego też coraz więcej osób i przedsiębiorstw korzysta z paneli fotowoltaicznych. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i sami ją kreujemy, tworząc warunki do rozwoju nauki i nowych technologii. Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to niezwykle innowacyjny projekt, powstający dzięki funduszom europejskim. Ten obiekt to nie tylko prezentacja dotychczasowych dokonań naukowych Podkarpackiego, ale źródło inspiracji dla młodych ludzi i impuls do rozwoju nauki w regionie. Każdego dnia mieszkańcy regionu pokazują, jak ważne jest dla nich działanie z korzyścią dla swojej małej ojczyzny. Znani ze swej pomysłowości mieszkańcy Podkarpacia są pionierami w wielu dziedzinach. Swoją wytrwałością i konsekwencją w działaniu oraz przy pomocy funduszy europejskich spełniają swoje pasje, realizują się i rozwijają otoczenie, dając tym samym inspirację do działania innych. Jego mieszkańcy są spadkobiercami wyjątkowego dziedzictwa Łukasiewicza. Jego uporu, zdolności i pracowitości. Ten gen kreatywności daje mieszkańcom energię do działania. Fundusze europejskie wspierają decyzje mieszkańców regionu, a później projekty. Często to właśnie dzięki środkom unijnym decydują się na realizację swoich marzeń. Jesteśmy dumni z tego, że możemy się tu uczyć, rozwijać i realizować projekty. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy tu przekładać pasję na swoje szanse. Jesteśmy gotowi na to, by podejmować kolejne wyzwania. Zmieniamy Podkarpackie z funduszami europejskimi. Nie? Mhm.
Tyle? 10 minut. Dziękujemy Krosno, jak się podobało?